Dobrze, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, w imieniu pana dyrektora na spotkaniu z autorami książki Cymerium, właściwie już całej serii książek Cymerium. Mamy tutaj dwa tomy, o których powiemy później szerzej. Jak na razie jest jeden z autorów, pan Dominik Kasicki. Witamy pana Dominika bardzo serdecznie. Przyjedzie jeszcze autorka, niestety korki na drodze z Trójmiasta do Wejherowa o tej porze szczególnie są jakie są, ale za kilka minut powinna się pojawić. I ja się nazywam Mateusz Szuba i też miałem swój skromny udział w powstaniu tych dwóch książek, tak więc mam nadzieję, że państwa to spotkanie będą się na nim dobrze bawić i coś państwa zainteresuje. Jeszcze tytułem wstępu powiem jeszcze raz, że tutaj mamy wystawę obrazów pani Doroty Żuromskiej, absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która właśnie zrobiła ilustrację do tej książki, do Cymerium tom drugi. I to są właśnie te ilustracje. Tutaj można je oglądać w formie obrazów. Też jest autorką jednego z opowiadań, zarówno w pierwszym, jak i w drugim tomie. Dobrze, to może ja na początek powiem, czym jest mafia literacka, bo tak się nazywa grupa, która te książki stworzyła. Mafia literacka jest grupą ludzi, młodych wiekiem, młodych duchem, w różnym wieku. Spotkaliśmy się na spotkaniach pisarskich, na warsztatach pisarskich, które prowadził i prowadzi do dzisiaj w Sopocie Grzegorz Rajwer. No i wtedy właśnie powstała na tych warsztatach taki pomysł, Dominik popraw mnie, jeśli coś złego powiem oczywiście, żeby sobie zrobić taką książkę w formie prezentu na Boże Narodzenie w tej grupie, naszej skromnej grupie 12 czy 13 wtedy pisarzy, żeby sobie zrobić taką książkę tylko dla siebie i dla ewentualnie jakichś bliskich znajomych na Boże Narodzenie. No i po prostu napisaliśmy te opowiadania, zrzuciliśmy się i własnym sumptem taką książkę, właśnie ten tom pierwszy wydaliśmy. Tom pierwszy, Opowieści na świąteczną chwilę, nawet jest taki tytuł właśnie, Opowieści na świąteczną chwilę, bo to było na Boże Narodzenie. Proszę sobie przejrzeć. Tych książek było bardzo mało, to był bardzo mały nakład, praktycznie tylko dla nas i dla znajomych, tak więc on już się rozszedł. Można tylko ewentualnie ściągnąć e-booka. No i właśnie po tej pierwszej książce dostaliśmy głodu na kolejne wydania, na kolejne książki, bo stwierdziliśmy, że to jest fajna zabawa. Ale postanowiliśmy pójść trochę dalej, na trochę szersze grono osób, żeby to poznało. No i stworzyliśmy tom drugi, Cymerium, za czym podążamy, wędrując w nieznane. I tutaj ten rozmach jest już większy, można powiedzieć, bo nakład jest zdecydowanie większy, książka trafiła do sprzedaży i można ją normalnie kupić. Już pojawiły się recenzje. Też jesteśmy aktywni jako Mafia Literacka na Facebooku, na Instagramie. Na tych kanałach jesteśmy dostępni. Tam też można czytać nasze opowiadania, nasze teksty i nie tylko. No właśnie, wspomniałem, Dominiku, o tych dwóch naszych książkach. Możesz powiedzieć coś o nich jeszcze więcej? O Cymerium, tom pierwszy, tom drugi? Jak najbardziej. Tom pierwszy, który tutaj ma pani, właśnie tak jak wspomniałeś, to na początku miała być w sumie zabawa, czyli miała być to forma prezentu, którą prowadzący nasze zajęcia w Sopocie nam zaproponował. Napiszmy opowiadanie świąteczne i niech każdy sobie tam komuś innemu z grupy takie opowiadanie zadedykuje. No to my jak na lato, grupa warsztatowa, więc kolejne zadanie, kolejne ćwiczenie, zrobimy to. I sobie takie opowiadanie napisaliśmy, ale wtedy właśnie padł ten pomysł, żeby zrobić coś więcej. No skoro mamy już garść opowiadań, to może warto zrobić z tego książkę. No, książka to już jest coś namacalnego, coś o czym marzy każdy aspirujący pisarz. W sumie to jest jakieś takie też, prawda, zwieńczenie
jakiejś tam dotychczasowej pracy i każdy z nas, kto pisze, marzy o tym ostatecznie, żeby tą książkę wydać. Więc ten pierwszy tom właśnie powstał chyba na zasadzie trochę takiego, prawda, takiej entuzjazmu. Tak, też. To była taka zabawa bardziej, właśnie tak jak powiedziałem, dla siebie, że no, chcieliśmy mieć w ręku swoją książkę, tak? I wydrukowaliśmy sobie, można powiedzieć, i mamy, tak? Ale to był też pomysł taki, żeby mieć to z jednej strony dla siebie, a z drugiej strony stwierdziliśmy, to może być fajny prezent dla naszej rodziny czy dla naszych bliskich, więc w zasadzie każdy z nas sobie tak przemyślał w głowie, ile tych egzemplarzy mógłby potrzebować, komu chciałby taką książkę wręczyć, więc no właśnie, ten nakład nie był duży, bardziej na zasadzie takiego prezentu, prawda? Tak. Pamiątki dla siebie, trochę też prezentu dla bliskich, czy znajomych, czy rodziny. I zrobiliśmy premierę w Gdańsku, w jednej z księgarni kameralnych. Zaprosiliśmy naszych znajomych, właśnie przyjaciół, no i gdzieś tam wspólnie celebrowaliśmy tą premierę, to wydania tej pierwszej książki. No, w zasadzie też trzeba powiedzieć, że, a to pewnie jeszcze o tym wspomnimy, prawda, ale cały zespół, czyli cała ta grupa, 11 osób wtedy było w tym momencie. Każdy z nas dołożył jakąś cegiełkę do tego, do wydania tej książki, no bo napisanie to jest jedno. Każdy w wolnym czasie pisał to opowiadanie, ale chcieliśmy, żeby to z tego była książka, więc zaprosiliśmy Agatę Radziszewską, żeby zrobiła nam, przygotowała ilustracje, które są inspirowane tymi opowiadaniami, a później też każdy z nas w zasadzie jakąś cegiełkę dołożył. Paweł Homma, który, no jeszcze też pewnie o nim wspomnimy, właśnie przygotował całą tę oprawę graficzną, to jak ma wyglądać okładka. No i potem cały proces właściwie wydawania, chyba jeszcze też o tym wspomnimy, więc tak, może nie będę nawet tak za chwilę o tym wspomnimy. No właśnie, czy wydanie, bo te książki wydaliśmy sami, tak? To jest taki termin z angielskiego obecnie rozpowszechniony, self-publishing. Czy to było trudne właśnie? To warto się tego zapytać. Czy wydanie książki samemu, no tak, czy tak się mówi, tak, że się wydamy sobie książkę, tak? Będzie fajnie, no, wydamy pieniądze, ale będziemy mieli książkę. I to się tak łatwo mówi, ale czy to faktycznie jest łatwe, Dominiku, jakbyś tak teraz spojrzał na to z perspektywy no, czasu i z perspektywy tego, co cały czas się dzieje? Z perspektywy czasu to stwierdzam, że to było łatwe, nie? Oczywiście. Ale w tamtym momencie, kiedy w ogóle jakby jesteśmy poza tym rynkiem wydawniczym, bo wtedy żadna z naszych osób jeszcze prawdę nie wydała jakiejś żadnej swojej książki, no jakby osobiście pod swoim nazwiskiem, no to przejście tego całego procesu to wcale nie była łatwa sprawa, bo oczywiście, powiedziałeś, wydrukowaliśmy. Można, tak, napisać sobie coś i zlecić to drukarni, żeby to wydrukowali. No ale my tak nie chcieliśmy, prawda? Chcieliśmy, żeby to było coś, co już ma jakąś wartość. Żeby było ładne. Żeby było ładne. Stąd ta okładka, żeby jakby tak merytorycznie też przeszło wszystkie te procesy, które każda książka w wydawnictwie musi przejść, czyli proces redakcji, czyli tego zewnętrznego oka, tak? Czyli ktoś, kto sprawdza, czy fabuła jest klarowna, czy no nawet takie rzeczy, czy bohater, który na początku ma niebieskie oczy, czy potem też ma niebieskie oczy, i nazywa się Zenek, a nie ma zielonych oczu i nie jest na przykład Marcinem. Więc też ta zewnętrzna redakcja, korekta, czyli sprawdzenie wszystkich literówek, ortografii, całego tego procesu. No a potem właśnie jeszcze te ilustracje, które były tutaj dodane. No więc czy to było łatwe? No nie, bo potem jeszcze cały proces związany z wydrukowaniem, czyli z kontaktem z drukarnią. A my robiliśmy, to też warto chyba wspomnieć, kiedy nie wydawać książki? Na pewno nie wydawać książki w grudniu. Tak. A my robiliśmy premierę pierwszego tomu w grudniu 2022, czyli w sumie w listopadzie był kontakt, prawda? No tak, w listopadzie. No, a w listopadzie co się dzieje? Wszyscy drukują kalendarze. Czyli wbicie się jakby w tam okienko, żeby wydrukowali kilkadziesiąt w zasadzie, możemy to powiedzieć, no, książek dla kogoś tam sobie, no to było już takim wyczynem, no i żeby się zmieścić w czasie i na 19 grudnia, to pamiętam jak dzisiaj, 19 grudnia 2022, żeby zdążyć na premierę, mieć książki na miejscu, no tak, było to wyzwanie, teraz już tak opowiadamy sobie o tym, a spoko,
ale wcześniej to było no, praca w zasadzie każdej z osób, prawda? Każdy coś dokładał, każdy się męczył, każdy coś pisał, wymyślał, dzwonił, żeby to wszystko zgrało się i żeby zdążyć na ten ostateczny termin, który sobie sami w sumie wymyśliliśmy tak. wtedy. I drugim takim terminem, kiedy nie należy drukować książek, to jest przed wyborami, tak? Czyli teraz, jakby Państwo chcieli drukować książkę, to nie polecamy, tak? Bo są plakaty, ulotki i takie różne rzeczy. No i też trzeba powiedzieć, że książka do druku musi być przygotowana odpowiednio, tak? To nie może być taki plik w Wordzie, plik tekstowy, ale to najlepiej, jak to by był PDF już złożony prawidłowo i to ktoś musiał się tym zająć, tak? Żeby to wysłać do drukarni i właśnie to zrobił. I tym się zajął nasz kolega też z grupy, Paweł Homma, architekt z wykształcenia, więc on ma pewne doświadczenie graficzne. I właśnie stworzył zarówno okładkę książki, jak i to całe opracowanie graficzne, tak? I trzeba powiedzieć, że my tak naprawdę wszystko od początku prawie do końca zrobiliśmy sami, tak? Bo najpierw napisaliśmy te opowiadania, potem była korekta, czy nie ma jakichś literówek, błędów ortograficznych i tak dalej. Potem była redakcja, właśnie to, co Dominik powiedział, żeby wszystko się w środku zgadzało. Potem właśnie koleżanka Dorota namalowała obrazy, o tym też za chwilę powiemy. No i potem to kolega Paweł Homma złożył wszystko w jedną całość w ramach PDF-u. No i dopiero wtedy to poszło do drukarni, tak? I tylko właściwie no, nie mogliśmy sami książki wydrukować, musiała to zrobić drukarnia, więc tutaj tylko nie zrobiliśmy tego sami. Oczywiście drukarni to musieliśmy zlecić, zapłacić i przyszły takie paczuszki właśnie z książkami. No właśnie, Dominiku, jakbyś mógł powiedzieć parę słów właśnie o szacie graficznej i tych ilustracjach, o których już wielokrotnie wspominaliśmy. Co ja mam tu powiedzieć? To same... My się sami zachwycamy naszymi książkami, ale ja myślę, że... Ale też o to chodziło, żeby książka była ładna przede wszystkim, żeby jak ktoś sobie ją postawi na półce, to żeby już nawet od samego grzbietu, żeby ona robiła wrażenie, żeby przyciągała, to też pierwszy tom ma inny kolor, tak? Ale jakby całe, jakby ten pomysł na to, jak ta książka ma wyglądać, myślę, że jest spójny. To wszystko wymyślił właśnie Paweł Homma i z nim jest tak, że on wymyśla okładki, zanim my napiszemy już opowiadania, czyli zanim wydamy trzeci tom, on już ma okładkę do trzeciego tomu, na przykład teraz przygotowaną. Tutaj było podobnie, żeby jakoś nie inspirować się opowiadaniami, tylko mieć ten główny zarys związany z tytułem, który jest tym motywem przewodnim, to właśnie on jakby tworzy tę okładkę w swojej głowie. Jakby sugeruje się tym, co my mu podpowiadamy, jakie mamy pomysły, ale jakby to całe opracowanie to jest jego tutaj pomysł. Okładka, czy jedna, czy druga, to ona też ma nawiązywać do takiego przedwojennego stylu art deco, właśnie do tych złotych liter, tłoczeń, które tutaj są. Tak, żeby ta książka już w samym takim pierwszym kontakcie, czy jak gdzieś ona leży, czy właśnie gdzieś się na nią spojrzy, to żeby ona już przykuwała uwagę, tak, żeby ona wyróżniała się już na tle innych książek. I myślę, że robi wrażenie. Sam mówisz, cieszymy się bardzo z tego, bo że ona jest tak starannie przygotowana, jeśli chodzi właśnie o tę warstwę graficzną. Na pewno też sam środek, tak? Też nie zawsze, jeśli patrzymy sobie na książki, to nie zawsze one mają na przykład tego typu wyklejki. No, zawsze chodzi, żeby było jak najtaniej, tak? Jak są duże nakłady książek, no to też chodzi o to, żeby jak najtaniej. Tu jest też kwestia papieru użytego, tak, żeby te ilustracje, które są, żeby one też były widoczne, żeby one no też właśnie w tym kontakcie wzrokowym już też jakoś tak działały na człowieka, bo mamy przykłady książek, nawet gdzieś poznajomy, którzy wydrukowali też w tej formie self-publishingu, czyli samowydawania, ale na przykład mają czarno-białe ilustracje. I ja myślę, że też książka bardzo dużo na tym traci, bo to, co jest ładnego właśnie w tej książce, coś, co przykuwa uwagę, no to jakby już na samym starcie traci. Co mamy też, jeśli chodzi o tę książkę drugą, bo
Każdy kolejny tom to też staramy się, żeby on był lepszy, prawda? O level wyżej, żeby robiło, mówię, jeszcze lepsze wrażenie. No, o tę sprawę cały czas będę to powtarzał, dba Paweł. Na przykład, no też rzadko spotykana, coraz mniej, no nawet taka zwykła zakładka, tak, tasiemka, ale też wiele osób, jak się z tym spotyka, to mówi, o wow, ale to jest dobre, faktycznie, tak? To też już teraz w tych książkach nie jest spotykane zbyt często. Co jeszcze mogę powiedzieć? No tu się pochwalę, pochwalę się też, albo taką anegdotę powiem, bo przy tej książce był swego rodzaju taki tajemniczy element, o którym nie wiedziała w zasadzie grupa, prawda? Nie, Do nikt ostatniego o tym nie momentu. wiedział. Tak, wszyscy. Dopiero jak się wydrukowało, to się okazało. Tak, wiele osób wiedziało, będzie jakiś tajemniczy element w książce, ale nikt nie wiedział, co to będzie. Paweł zaproponował mi, żebym napisał haiku, czyli krótki, taki trzywersowy wiersz, no, nawiązujący w zasadzie też do tematu tego przewodniego. I dla mnie też to było zaskoczeniem, bo ja myślałem, że on gdzieś to umieści, a może gdzieś z przodu, a może gdzieś na jakiejś stronie tytułowej, a on postanowił umieścić to z tyłu. Więc jakby nowy dodatkowy element faktycznie, który sprawił frajdę. No i znowu jak się ją książka tak dotyka, obraca, no to też zwraca tą uwagę. I ja pozwolę sobie przeczytać to haiku. Ono ma nawiązywać właśnie do tego tematu książki. Haiku brzmi: ruchome wydmy tak szybko zacierają się twoje ślady. Tak, czyli proszę Państwa, nie tylko proza, bo nie powiedzieliśmy o tym. Dzień dobry, witamy Natalię i zapraszamy. Jest Natalia, czyli nasza współautorka. Kolejna. Tak, i nie powiedzieliśmy przede wszystkim tego, że to jest przede wszystkim kawał prozy, tak? To jest tomik opowiadań, to jest zbiór opowiadań. Zbiór 9 opowiadań, 9 autorów. Nasza grupa obecnie liczy 10 osób. A no, akurat tutaj jeden z kolegów, Grzegorz Bryszewski, napisał nic, ale nadrobi to. 9 autorów jest w tej książce, 9 opowiadań na różny temat, ale łączy je właśnie to jedno tytułowe pytanie, za czym podążamy, wędrując w nieznane. No właśnie, i o czym są te opowiadania? Dominiku, może najpierw od Ciebie znowu zaczniemy. O czym jest Twoje opowiadanie? Tak, Natalii damy odetchnąć, żebyś weszła tutaj w rytm, gdzie my jesteśmy. Opowiedzieliśmy, kim jesteśmy, o szacie graficznej. O tym pomyślę, skąd my w ogóle jesteśmy i dokąd zmierzamy. A nie ma na to odpowiedzi, dokąd zmierzamy. Nie, wiemy, trochę wiemy. Ja dzisiaj tutaj zmierzałam, zagubiona. No ja o 15.30 wyjechałem, 15.15 wyjechałem z Gdańska, żeby być tu na czas. O czym jest moje opowiadanie? O trzepaku. Albo o roztrzepańcu. Albo o roztrzepańcu, tak. Moje opowiadanie pod tytułem Czucie opaczne, jakbym miał tak powiedzieć, o czym jest, to myślę, że jest ono o dojrzewaniu, o dochodzeniu do własnej tożsamości, o relacjach ojcowsko-synowskich, ale też właśnie o takim szalonym życiu studenckim jeszcze również. Także gdzieś jakieś takie wspominkowe rzeczy tutaj są. Wiele osób pyta, czy tam jest część jakaś biograficzna. Nie wiem. Myślę, że jak to w opowiadaniu zawsze jest tak, że pisarz trochę czerpie z siebie, trochę gdzieś dodaje do tego fikcji, żeby powstała jakaś całość. Kto mnie zna, to w zasadzie pewnie będzie wiedział, które elementy są mi bliskie, czy mogą być z mojej gdzieś tam historii, a które są wymyślone, to już trzeba sobie dopowiedzieć. Ale to też nie ma znaczenia. Ważne, żeby każdy coś z tego opowiadania wyciągnął dla siebie, żeby z tą historią wyszedł i coś z nim ta historia zrobiła, tak uważam. Także o tym jest moje opowiadanie. Zachęcam do przeczytania. Dobrze. Natalio, o czym jest Twoje opowiadanie? Moje opowiadanie jest taką historią o poszukiwaniu siebie, siły w sobie, szukaniu własnej ścieżki i odwagi do działania. Historia sama w sobie jest humorystyczna i jest to opowiadanie z obszaru fantastyki, więc myślę, że może być fajną lekturą w
na leżaczku, w słoneczku, w relaksiku. Takie pogodne opowiadanie, które ma na celu po prostu być przyjemnym czytadłem. Tak, tu Natalia jest w naszej grupie, można powiedzieć, taką mistrzynią fantastyki akurat, bo jej opowiadania zawsze są na jakimś tam horror, fantastyka, takie rzeczy. Pozwolę sobie trochę o moim opowiadaniu powiedzieć. Moje opowiadanie Madonna to jest też opowiadanie o poszukiwaniu, tak, tutaj powtórzę się. Poszukiwaniu Madonny tytułowej. Akcja się toczy wokół poszukiwania rzeźby Madonny w jednej z kościołów, tutaj podpowiem, pod Trójmiejskich. Jak się to poszukiwania zakończą, to zostawiam tutaj pytanie otwarte. Ale to jest też przy okazji tej poszukiwania tej Madonny, to poruszane są też takie kwestie jak choroba, jak wierność, jak poszukiwanie sensu życia, tak głęboko brzmi, ale poszukiwanie raczej tego, jak się zachować, tak, w danej sytuacji, jak żyć we dwoje, tak, w związku. O tym jest to właśnie to opowiadanie Madonna. No ale to są na razie 3 z 9 opowiadań. Są też inni autorzy i tutaj można o nich teraz wspomnieć, chociaż krótko. Może o naszym rodzynku najpierw, Pawle, który napisał w trzecim rodzynku. Czemu rodzynek? No bo tutaj jest większość męskiego składu tego tomu. Oprócz nas jest tylko jeden kolega jeszcze. Opowiadanie Pawła pod tytułem Stein to jest takie opowiadanie trochę kryminalne, trochę sensacyjne, ale też właśnie, jak to nasza koleżanka powiedziała, to jest takie opowiadanie w stylu... To nie jest kraj dla starych ale ludzi. Ale poza świetną akcją, po prostu opowiadanie jest przepięknie napisane, wciągające. Po prostu trzeba to przeczytać. Tak. Jest też opowiadanie właśnie, między innymi jest opowiadanie Zuzanny Marciniak o tym, jak to... Mężczyzna trafia nagle, młody właściwie mężczyzna trafia nagle do obozu nomadów, tam między innymi leczą tygrysa, no i w ten sposób trochę zmienia mu się widzenie na świat. On wraca tam później do swojej rzeczywistości, ale to już widzenie na świat ma już trochę inne. Trzeba też wspomnieć o opowiadaniach choćby... Proszę? Ani Kaczor, tak. I to ja sobie pozwolę. Proszę bardzo. Opowiadanie Ani Kaczor. Dla mnie, ja znam Anię bardzo już długi czas i jej opowiadania zawsze pełne takiej wrażliwości, takie też poetyckie, a jednocześnie takie bardzo dosadne, takie konkretne. Jej opowiadanie traktuje o macierzyństwie w zasadzie, o stawaniu się matką i o tym, czy jakby jak podążaniu właśnie w tym kierunku stawania się matką, o tym, co się dzieje z kobietą po narodzeniu, czy to dziecko przyjmuje, czy nie przyjmuje, co się z nią dzieje, jakie emocje nią targają. I Ania to pisze właśnie w taki sposób, że no, to jest zawsze takie wow. Ma się ciary, jak się czyta. Tak, ma się ciary. Przy każdym tekście Ani po prostu jest efekt wow. No, zawsze nie wiem, czy zdradzę za dużo, jak powiem, są bardzo takie realistyczne, szpitalne opisy tak, w tym opowiadaniu. Mamy też opowiadanie... Proszę, tak. Mnie najbardziej ujęło opowiadanie Agaty Pieniążak. Ja chciałem o tym opowiedzieć. Najbardziej. Po prostu Agata tak niesamowicie się rozwija. Już jest po prostu taką autorką no, kompletną według mnie i zachwyciło mnie opowiadanie. Gatunek oczywiście bardzo bliski mojemu sercu, to science fiction, ale w zasadzie temat poruszony w nim to kompletnie nie jest opowiadanie, które ma służyć rozrywce. Tak naprawdę Agata porusza bardzo, bardzo ważne tematy dotyczące człowieczeństwa i tak naprawdę co oznacza to człowieczeństwo, więc... To jest dość też takie oryginalne podejście do tematu. Tak sobie teraz właśnie myślałem, do czego to porównać, no to tak,
trochę Lem, trochę Philip Dick, ale to też nie jest to, tak? To już jest, to jest coś innego. To jest Agata Pieniążek. To jest Agata Pieniążek, tak. Dobra kontynuatorka tych tradycji. Jest też opowiadanie Moniki Sarzyńskiej-Białek, Płetwal. To jest takie bardzo, bardzo poetycka opowieść właśnie o tytułowym Płetwalu, o przyszłości też, o zmianach, tak, jakie zachodzą w człowieku, w świecie. Jest opisana podróż do Chorwacji, kochanej przez autorkę. I właśnie podczas tej podróży do tych ciepłych krajów, byśmy to powiedzieli, też tam następuje w człowieku pewna zmiana. Jest też opowiadanie Doroty Żuromskiej, naszej ilustratorki. Opowiadanie, które sięga w przeszłość. Jedna część opowiadania dzieje się właśnie w czasach współczesnych, ale poprzez pewien przedmiot oni też sięgają do przeszłości, do czasów wojny, do czasów tuż powojennych, kiedy to wydarzenia wtedy mające miejsce miały duży wpływ na bohaterów, i to jest osadzone w historii tutaj Gdańska, tak? Czyli regionu. Dość konkretnie osadzona rzecz, bo też właśnie Dorota Żuromska od lat mieszka w Gdańsku, pochodzi z Gdańska Oliwy. Tam się wychowała, wiele, wiele pamięta, wiele, wiele wie. Ale no też właśnie. Jej opowiadanie, tylko wtrącę, też jej opowiadanie nawiązuje, tak jak powiedziałeś, do tych czasów wojennych, czyli właśnie takie wstawki czy wspominki dotyczące właśnie Litwy, czy jakichś takich terenów przygranicznych. To też jest ciekawe właśnie, że ono jest takie podzielone na dwie części. Jest ta część z przeszłości, a jednak łączy to, co jest tutaj teraźniejszość właściwie. No nawet trzeba powiedzieć, obecna sytuacja polityczna, czy też geopolityczna związana z wojną, nie? No to jakby i tutaj ten temat, i tutaj... Co też pokazuje, że pomimo upływu lat w zasadzie ci bohaterowie mają te same problemy, cały czas się spotykają z tym samym. Tak? Czy to, co było 70 lat temu, czy teraz bohaterowie tego opowiadania akurat jakby no, borykają się z tym samym. I też jest ciekawe zakończenie, jak to każdy. Piękna narracja. Oj tak. Dorota po prostu mistrzowsko operuje słowem. Dorota, nie wiem, czy powiedzieć, nie powiedzieć. Myślę o tym, jak to powiedzieć. Dorota jest młoda duchem, a wiekiem nie. Jakkolwiek to zabrzmi, ale to jest komplement, bo bardzo fajnie się rozwija i oprócz tego, że pisze, to jeszcze maluje i ma taką niesamowitą energię życiową, która po prostu czasami my się zastanawiamy, że my byśmy już usiedli, tak, nie? Przed telewizorem. Więcej już... energii niż my. Tak, tak. A Dorota jeszcze nas ciągnie i motywuje i powie, dobra, idziemy dalej, piszemy dalej i robimy. Także niesamowita też energia w Dorocie jest. Tak, Dominiku, może powiesz słówko jeszcze o ilustracjach. Bo o ilustracjach. To nie padło jeszcze tutaj. O pierwszym czy drugim tomie? O pierwszym już była mowa o Agacie Reliszewskiej, to tak. Teraz powiedzmy o drugim tomie. Tak, czyli ilustracje. Dokładnie, to już myślę znowu, to jest kolejny element, nad którym się zachwycamy, ale uważam, że słusznie. Ilustracje właściwie... Dorota sobie wymyśliła te ilustracje. Ona czytała nasze opowiadania, ale też pytała się nas, o czym one są według autorów, tak? No bo to też jest tak, że co innego może myśleć sobie autor, pisząc jakieś opowiadanie, a co innego myśli odbiorca, czytelnik. Może to być trochę coś innego. I Dorota pytała się nas o to, jakie są słowa klucze, co byśmy widzieli na tej ilustracji, co byśmy chcieli, żeby tam było. I właśnie w nawiązaniu do tych jakby naszych myśli, naszych pomysłów, te ilustracje powstały, do każdego opowiadania oczywiście inne. No one w jakiejś mierze na pewno, tak? No oczywiście, że oddają to, co jest w opowiadaniu, to, co jest w środku. No moje właśnie wizja Doroty była troszeczkę inna niż moja, ale to wynika z na przykład... Ja sobie wymarzyłam czarodziejkę, która rzuca kulami ognia, że tak powiem, ale to jest sprzeczne z naszą wizją i uczuciami Doroty, gdyż Dorota nienawidzi przemocy i nie mogłaby pokazać przemocy na rysunku, więc moja czarodziejka po prostu otwiera drzwi lodówki, ponieważ moje opowiadanie to dokąd pójść w lodówce pusto
które również wyglądają jak drzwi, więc to pójście w nieznane, no niesamowicie odtworzone, tak metaforycznie i jednoznacznie, więc super w ogóle ten talent Doroty wszechstronny. Mhm. Ja jeszcze opowiem może taką anegdotę związaną z moim obrazem, z ilustracją, tutaj. Ilustracja do mojego opowiadania pierwotnie wyglądała inaczej. Był dywan, były krzyże, ale one były na tle w sumie miasta, takich domków studenckich. No bo to jakby bezpośrednio nawiązuje też do tematu tego opowiadania. Ale mi się to nie spodobało i powiedziałem Dorocie, że tak, no muszę pomyśleć sobie, daj mi dzień, dwa, czy ja to akceptuję, czy może nie do końca. Ale zanim odpowiedziałem Dorocie, ona zrobiła drugi obraz. Ten, który jest tutaj. A ten pierwszy podarła i wrzuciła do kosza. A ja wtedy pomyślałem, że jednak tamten był fajny i mi się spodobał, więc może, kurczę, co teraz, nie? No był ładny obraz, ja go w zasadzie nawet już zaakceptowałem, powstał nowy, co mamy teraz zrobić? No ale już machnęłam na to ręką, mówię, dobra, no przecież to Dorota jest autorką, nie ja, więc ja się już tutaj wycofuję i nie wtrącam. I dużym zaskoczeniem było dla mnie to, kiedy na którymś ze spotkań, bo spotykamy się raz, dwa razy w miesiącu, żeby też myśleć o kolejnych planach przejęcia literackiego półświatka, żeby się warsztatować i pisać, to podczas jednego z takich spotkań Dorota dała mi ten pierwotną ilustrację. Okazało się, że ona posklejała te kawałki, nakleiła je na kartce. No i ten obraz mi przekazała. Ja go mam u siebie teraz w pokoju, powiesiłem sobie na ścianie i też mi o tym przypomina. Także taka też anegdota związana z tymi ilustracjami. Być może dołączy drugi, a mi kolejne. Tak, moje tutaj akurat nie mam, mój jest tam na korytarzu, Madonna. Po prostu przedstawia Madonnę i człowieka, dwóch praktycznie ludzi modlących się przed tą Madonną. Właśnie to jest do treści tego opowiadania. Tak, powiedzieliśmy sobie o ilustracjach, wcześniej już mówiliśmy sobie o tym procesie wydawniczym, bo wiadomo, każda książka musi mieć swojego redaktora, jeśli to ma być dobra książka, tak, żeby tam wszystko grało, jak już powiedzieliśmy. No i my takiego redaktora mieliśmy. Kto był naszym redaktorem? To był redaktorem w pierwszej książce, to był redaktorem w drugiej książce. Natalio, jakbyś mogła powiedzieć? To może zaczynając od obecnej, tej wydanej, to redaktorką była Zuzanna Marciniak, jedna z naszych koleżanek, która napisała opowiadanie. Zuza po prostu była wspaniałą redaktorką, pilnowała tych naszych terminów, abyśmy w oczekiwanym czasie skończyli projekt, bo samo cieszenie się pisaniem to jedno, ale drugi to tak naprawdę zakończenie tego procesu, dopilnowanie wszelkich szczegółów merytorycznych, aby poprawić tą jakość opowiadania, bo na każde opowiadanie trzeba pracować. Więc uwagi Zuzy na pewno pomagały nam w warsztacie i dokończeniu całości, aby była fajnie zrobiona. Czy to była łatwa praca dla niej? No na pewno nie, no bo tutaj każdy ma wizję swojego opowiadania, zakończenia, czy też jakby wizję swojego bohatera, którą chce wykreować, a redaktor zawsze no, może mieć inne uwagi i też autor nie zawsze musi się zgodzić z redaktorem, ale też warto wysłuchać innych uwag i czasami zmienić coś w tekście, aby czytelnik miał więcej przyjemności z obcowania z historią. No to czytelnik jest najważniejszy. No tak, tak. Tak, a w pierwszym tomie, pierwszy tom redagował Grzegorz Rajwer, już tutaj wspomniany, który też ma taką umiejętność właśnie, że potrafi tworzyć opowieści, się naprawdę na tym zna. Też jego opowiadania już były w kilku miejscach publikowane. Był właśnie redaktorem naszego pierwszego tomu. To teraz pytanie z innej trochę półki, też taka trochę technicznie. W jaki sposób promujemy tą książkę? No bo to jest jednak takie dzieło no, zrobione przez siebie. To nie jest żadne wydawnictwo, które ma całą machinę reklamowo,
hurtowniczą, że tak powiem, tylko no, zrobiliśmy to sami i sami jakoś musimy to puścić w świat. Jak to robimy? Trudne to jest. Wychodzi to nam, tak się zapytam. Oj, wychodzi. Przecież Państwo tutaj przyszli, więc znaczy, że wychodzi nam. To nas bardzo cieszy, bo no właśnie, będąc grupą kilku osób, a też powiedziałeś, no to jest zbiór opowiadań. Wydawnictwa tradycyjne rzadko wydają zbiory opowiadań, bo uważają, że to jest niesprzedawalne. Chociaż ja uważam, że nie zgadzam się z tym, bo sam czytam opowiadania, całe zbiory i to lubię. No ale to jest moje tylko zdanie akurat jedno. W każdym razie, no właśnie, jako grupa ludzi, którzy jeszcze nie mają może takiej wykreowanej marki, która się pojawiła dopiero na tym świecie, no to trzeba dotrzeć do tych czytelników, więc oprócz właśnie takich kanałów no, typowych, prawda, jak Instagram czy Facebook, no to konieczne są w zasadzie wyjścia do ludzi, do czytelników. No i tutaj na pewno właśnie staramy się organizować spotkania, czy spotkanie premierowe z okazji pierwszej książki, czy drugiej. Widzę osoby, które były też na premierze, więc fajnie, że tutaj znowu się pojawiają. Robimy, co jeszcze robimy? No, byliśmy po raz pierwszy na przykład na targach książki. Tak, oliwskich targach książki. W Oliwie, więc to było też dla nas pierwsze takie spotkanie z czytelnikiem, w zasadzie z ulicy, bo to były stoiska przy ulicy, więc to były osoby, które przechodziły, miały okazję zapoznać się z ofertami różnych wydawnictw trójmiejskich i nie tylko zresztą. No i wśród nich byliśmy też my, tak? Więc to też było dla nas nowe doświadczenie. Teraz będziemy 8 czerwca również w Gdańsku na święcie dzielnicy Oliwa i również będziemy... 8 czerwca? A jak powiedziałem? Może ale 8, tak. 8 za 2 tygodnie w sobotę. Tak, więc tutaj też będzie okazja, żeby nas zobaczyć, więc jeśli ktoś zna kogoś z Gdańska, można polecić i zaproponować, żeby w tym święcie ta osoba wzięła udział i też zawitała do nas i przywitała z nami. No ale właśnie, gdzie promujemy jeszcze? Był wywiad z mafią literacką Gdańsk Miasto Literatury, ukazał się w tym tygodniu, czy w zeszłym. Tak, więc to też jest witryna poświęcona literaturze, trójmiejskim autorom, więc też dla nas takie wyróżnienie, że no, zaprosili nas do tego wywiadu, gdzie zapraszają uznanych twórców i pisarzy, to również uznano, że z nami warto taki wywiad przeprowadzić, co też jest, mówię, dla nas na pewno Okazują się u nas skromne, na razie skromne, ale są wzmianki w prasie, tak? Też ktoś tam o nas usłyszał. Więc no, w taki sposób się promujemy. Był też wywiad w internecie w pogotowiu warsztatowym. Czyli też tutaj docieramy do różnych osób, tak. Właśnie tak, nawet na całą Polskę. No, z małymi krokami rozwijamy się i ten światek taki przejmujemy, przynajmniej się staramy. Dobrze, to tu jedno pytanie zostawię na koniec, takie techniczne, ale teraz zadam takie, powiedzmy, pytanie dogłębne. Jakie miejsce pisanie zajmuje w waszym życiu? Natalia. No bardzo wysokie, że tak powiem. No ja na co dzień pracuję z liczbami i bawienie się słowem to dla mnie duża rozrywka, bo zazwyczaj w pracy po prostu siedzę z cyferkami. Także rozwijanie się, tworzenie nowych światów i opowieści no jest dla mnie odprężające, bardzo mnie to bawi. No na pewno chciałabym się w tym obszarze jakby poszerzać moje działanie, że tak powiem, napisać książkę. Przecież pracujesz nad książką. Napisać, dokonane. A, dokończyć ją. No napisać tak. Powieść, przepraszam. No tak, napiszesz. Napisać powieść, także no, mam nadzieję, że najbliższe lata tutaj zaowocują wspaniałą karierą pisarki. Dominiku? No u mnie pisanie jest pewnie na drugim miejscu, zaraz po jedzeniu. No tak, no bo nawet ze spaniem to coraz gorzej u mnie. W tym tygodniu to bardzo słabo. A dlaczego? No bo jak ja już wejdę w ten tryb pisania, to ja już po prostu nie mogę się oderwać, a jak już zacznę jakąś historię, to muszę ją wypisać. Więc no, inspiracją na pewno do pisania też są różne rzeczy. To są sytuacje, czasami to jest zdanie zasłyszane gdzieś, nie wiem, na ulicy, w tramwaju i tak dalej. I ja czuję wtedy, że ja muszę coś z tym zrobić. Także to może być na przykład jakaś historia ciekawa, że
jest jakieś zdanie, jest jakaś sytuacja, czasami człowiek ciekawy na tyle, może że... Może być haiku nawet. Też może być właśnie, albo krótkie haiku, albo właśnie wtedy dłuższe opowiadanie. No więc pisanie jest dla mnie bardzo ważne. Ja oprócz pisania prowadzę też podcast literacki, w którym rozmawiam z autorami, autorkami. No też robię recenzje książek, piszę recenzje książek. No dużo ja tych rzeczy robię. Ja właściwie ciągle gdzieś bywam na tych okołopisarskich wydarzeniach i dużo, wszędzie mnie pełno. Też dzięki temu nas promuje. Byłeś myślę. 2 dni temu bodajże daleko stąd. Nie, 2 dni temu byłem blisko. W weekend byłem w Warszawie. W weekend byłem w Warszawie na targach książki na przykład, tak? I no to są już takie wydarzenia, gdzie mnie to ciągnie, albo gdzie ludzie mnie przyciągają, no bo to pisanie to też właściwie oprócz tego, że to jest, sprawia nam frajdę, prawda? No to jest możliwość poznania nowych ludzi, nowych miejsc, nowych sytuacji. I to jest takie też bardzo angażujące i rozwijające dla nas. Więc no, pisanie dla mnie to faktycznie to już jest też bardzo wysoko na pewno. A u Ciebie, Mateuszu? Dla mnie pisanie jest trochę zawodem. No tak. Bo no, pracuję w muzeum, też piszę książki, artykuły naukowe, więc to tej strony naukowej się zajmuję pisaniem. Ale no, muszę powiedzieć, że to pisanie naukowe to jest zupełnie inna materia niż pisanie literackie, bo pisanie naukowe to jest trochę pisanie pod szablą, tak? Się zmienia teorie, się zmienia tezy, się zmienia poglądy, ale słowa są często podobne, takie same, natomiast w literaturze to już trzeba bardziej się wysilić, że tak powiem. Właśnie niektórzy myślą, że literaci, pisarze to siądą sobie i napiszą z głowy, jak to pójdzie im. Nie, to tak nie jest. Nawet pisarz, każdy dobry pisarz powinien zrobić jakiś research, powinien przemyśleć kilka razy to o czym pisze. Przede wszystkim powinien to dobrze napisać, żeby to się dało czytać. Tak więc to nie jest takie proste. No a ja od dzieciństwa chciałem być pisarzem, chciałem wydawać książki. Powiem tutaj, przyznam się przed Państwem, że jakby w czasach podstawówki czytałem Potop Sienkiewicza. Ja byłem przerażony, jak ten człowiek mógł napisać taką grubą książkę. Ja się nad tym zastanawiam, jak on to mógł zrobić. Dopiero później się dowiedziałem, że on to robił z odcinka na odcinek, tak? Że co tydzień miał wyjść odcinek książki, on po prostu pisał to na bieżąco, tak? Miał tylko tam jakiś luźny konspekt w głowie. A nawet jest taka anegdota, że jak pisał Ogniem i Mieczem, to gdzieś mu się rękopis zagubił i musiał pisać do gazety i prosić, żeby mu przypomnieli, co tam było wcześniej, tak? Żeby mógł napisać ciąg dalszy. No ale to taka dygresja, tak? Tak więc no, pisanie jest trudne, jest ciężkie, ale daje satysfakcję, tak? I to jest właśnie dla mnie pisanie. Dobrze, a teraz zapytam, jakie są plany na przyszłość, zarówno mafii jako grupy, a może też wasze osobiste. Związane z pisaniem oczywiście. Z wydawaniem. Mogę zacząć. No dobra, to ja mogę zacząć. To ja powiem o moich planach. Tak, ja mam ambitne plany zawsze. No oprócz tego, że pracujemy nad trzecią i w zasadzie już czwartą częścią, tak. Cymelium, bo nad tym już działamy, no właśnie, bo to też jest ciekawe, taka znowu dygresja, przepraszam Ciebie, tak, ale kiedy kończymy pracę nad jedną książką, to w zasadzie już mamy pomysł na kolejną i już mamy ten, właśnie już chcemy pisać kolejne części, nie? I już właśnie mamy pomysł na trzecią część i na czwartą i w zasadzie gdzieś tam już na tych początkowych etapach jesteśmy i te pomysły mamy. Więc tutaj na pewno teraz zajmuje u mnie miejsce to przygotowanie do tego kolejnego tomu, ale oprócz tego ja pracuję nad powieścią, jakieś tam rzeczy mam już napisane, więc gdzieś tam... Czy możesz zdradzić o czym? O czym? Jedna książka to jest książka, w sumie opowieść taka pralnicza, ja to tak nazywam, ponieważ ja na co dzień prowadzę pralnię, biorę skarpety, mówiąc kolokwialnie. No i właśnie te sytuacje codzienne związane z obsługą klienta, nie wiem, maszynami, tym co się dzieje u mnie w pracy, były inspiracją do tego, żeby napisać historię, żeby ją spisać. Oczywiście to jest fabularyzowane, tak, to jest fikcja, ale gdzieś tam te początki tych opowieści na pewno mają miejsce na przykład w przedmiotach, które znalazłem, nie wiem, w marynarce albo w płaszczu, tak, więc to gdzieś tam są historie, które ja sobie wymyśliłem na podstawie czegoś, co zobaczyłem, tak, na przykład jakieś ubrania albo czegoś, co mi powiedział klient o czymś, więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właściwie już taka powieść obyczajowo
takim wątkiem kryminalnym w zasadzie. Taka opowieść trochę bardziej dla może nie nastolatków, ale starszych nastolatków. Opowieść dziejąca się w Borach Tucholskich. No taki trochę inspirowany, może trochę wzorowany na takich amerykańskich horrorach, ale przeniesionych w polskie realia, więc nad tym pracuję, działam, zobaczymy kiedy to skończę, no to na pewno coś się będzie z tym działo. Stephen King okaże się amerykańskim Dominikiem Kasińskim. Aha, żeby tak było, tego sobie życzę. A ty, Natalio, coś planujesz jeszcze z pisarstwem? No, planuję, ale też jestem w trakcie pisania powieści, ale no tutaj pierwszeństwo Macymelium. Jak żeby kolejne, inaczej. Kolejne opowiadanie, które tutaj już pracujemy koncepcyjnie, aby kolejny tom był tak fajny, jakościowy, że poza naszym własnym wydaniem, aby jakieś wydawnictwo się zainteresowało i żeby na większą skalę tak naprawdę dotrzeć do czytelników. Więc myślę, że na tym się przede wszystkim będę skupić w najbliższych miesiącach. Wiesz, mamy już pomysł, który jest świetny, a trochę powiedziałabym. Nie mów jeszcze ale, o tym. No jeszcze to jest głęboko skryte. Ale chyba jest skryte, tak. Także jestem głęboko podekscytowana naszą następną częścią. Mam nadzieję, że właśnie no, osiągniemy sukces tym zbiorem, ponieważ no, mamy bardzo duży potencjał twórczy. Ja Tomuszu, a czy ty powiedziałeś, co znaczy cymelium? Nie powiedziałem. To może też znaczy odpowiedz. Cymelium, ostatnio dość niedawno się dowiedzieliśmy o tym, bo cymelium wymyślił tytuł właśnie Paweł, tak? Paweł wymyślił ten tytuł. No cymelium, no to tak w takim ogólnym przeświadczeniu, no to jest coś pięknego, tak? Coś wspaniałego, coś tak? Bodajże Żydzi mówili, że coś jest cymes, tak? Że coś jest piękne. Ostatnio poznaliśmy przy okazji tego wywiadu właśnie w pogotowie warsztatowym, że cymelia to były jakieś bardzo drogocenne rękopisy, książki, które przechowywano i które były piękne. Tak? No i miejmy nadzieję, że nasza książka też jest piękna. Tak. A twoje plany? Ja na razie ograniczam się do krótkiej formy opowiadania, prace naukowe. Też opowiadania po kaszubsku, można przeczytać na przykład Stegnie, moje opowiadania. No, piszę czasami jakieś haiku, no i tyle. No i myślę o tym, co tu napisać do Cymelium 3-4. Tak i tyle. No, na tym się ograniczę, a co dalej to zobaczymy, tak? jak to się potoczy. Może jakaś książeczka kiedyś wyjdzie. No dobrze, to w sumie powiedzieliśmy, co chcieliśmy. Jeszcze najważniejsze pytanie. Natalio, gdzie można nabyć to nasze dzieło? Dzisiaj tutaj. Państwo podejdą do nas i my porozmawiamy. Tak. Zobaczymy, co da się zrobić. Tak, to mam jakieś sztuki na sprzedaż, takie piękne, wyjęte właśnie z opakowania. Jeszcze pewnie pachnące. Farbą drukarską, to też jest istotne. To jest. Papier. Że no. Nikt oprócz mnie nie dotykał, więc ani nie przekartkowywał, nawet w ogóle nikt. Także można. I na Allegro. Jeśli ktoś jest zainteresowany, ale to też zawsze warto, mówimy o tym, bo no właśnie, bo staramy się dotrzeć do wielu osób i w różnych miejscach kraju, więc nawet uruchomiliśmy sprzedaż na Allegro i też można nas tam złapać i albo komuś przekazać, gdyby ktoś był zainteresowany. I też na naszej stronie, na Facebooku czy na Instagramie cały czas komunikujemy te rzeczy. W księgarniach nas jest niestety nie ma, ale gdyby ktoś z Państwa znał jakiegoś księgarza, który by chciał nas rozprowadzić, to mafia chętnie przejmie. Mafia chętnie się skontaktuje, niekoniecznie za pomocą ryby czy końskiej głowy, ale normalnym trybem.